laptopa i chcemy go trochę przyspieszyć. Jest to starszy laptop, laptop Compaq Presario CQ57 ze słabym procesorem, jeszcze tu jest AMD Vision E2, Windows 7 jest aktualizowany do 10 i działa bardzo słabo. Co możemy zrobić? Na pewno przyspieszy wymiana dysku twardego HDD na dysk SSD. Tak, żeby tu to zrobić, tu jest prosto, wyciągamy baterię, tutaj jest jedna śrubka, tu jest narysowane oznaczenie RAMu, więc RAM powinien tu się, a tu jest dysk twardy, więc RAM powinien się tutaj znajdować, dysk tutaj w tym miejscu. Dobra. I teraz od drugiej klapki, druga śrubka jest tutaj. Dobra. I teraz trzeba to troszkę podnieść w górę. Ok. I tutaj jest nasz dysk. Możemy kabel, teraz wypinać, trzeba odkręcić dysk. 4 śrubki, 1, 2, 3, 4. 2. 3. 4. Teraz podnosimy dysk. O. A jeszcze raz. Podnosimy dysk. Wypinamy taśmę. Dobra. I dysk jest w obudowie takiej. Tą obudowę dobrze jest przekręcić, żeby ten dysk nam tutaj nie latał. Żeby odkręcić obudowę, mamy raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Dwa. Trzy. I cztery. Teraz wyciągam dysk SSD. Dobrze, i teraz sprawdzamy. Czyli tu, i tu mamy te same płoty. I ten dysk musimy tu przełożyć. Zgadzać, ok, ok, i teraz przykręcamy. Teraz. Dwa. Teraz wpinamy, o, wpinamy taśmę dysku. Połączenie z płytą główną. Dobrze. I zakręcamy. Raz. Dwa. Trzy. I teraz w tej samej kolejności, znaczy w odwrotnej kolejności, jakbyśmy odkręcali, by najpierw ta klatka długa. O, wskoczyła, trzeba dokręcić. Dobra. Teraz ta klatka tutaj musi wejść. Dobra, wskoczyła. I baterie. Gotowe.